Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dzisiaj przychodzę do Was już z ostatnim odcinkiem z The Sims 2 z wyzwaniem zbuntowanej nastolatki. I pierwsze co, to muszę wyjaśnić, nie mam pojęcia co się stało z tymi dziećmi. Oni po prostu utonęli w kanapie. Może dlatego, że jest z modów. Także ich nogi tutaj są gdzieś pomiędzy tym wszystkim. Także no co Wam mogę więcej powiedzieć? Nie zrobiłam im żadnej krzywdy, żeby nie było. No i co? I w końcu nadszedł ten czas, że musimy zakończyć tę serię. Trochę się w sumie nawet cieszę, bo jakby zobaczymy kulminację tego wszystkiego i no w końcu nasza Cornelia pogodzi się ze swoimi rodzicami, z którymi rozstała się w dość nerwowej sytuacji i no opuściła swój rodzinny dom na rzecz działki z namiotem. Świetne wybory, Cornelia. No ale teraz się już dorobiła, ma już dzieci, jak widzicie, jakby nie połamała im nóg ani nic, spokojnie. Więc będzie trzeba się za to wszystko wziąć, tutaj uporządkować jeszcze parę spraw i będziemy kończyć. Ale nie martwcie się też, będzie kolejna seria z Simsów, ja już to mówiłam ostatnio, że już mam wymyślone, co będzie dalej, także no wyczekujcie kolejnego tygodnia, bo będzie nowa, ciekawa seria. I jeszcze jedno, co muszę na wstępie powiedzieć, to ja nadal jestem chora. Jak wiecie, ja tam chyba w sąsiadach z piekła rodem mówiłam, że no jestem chora. No i to mnie nadal trzyma. Nie wiem, czy aż tak bardzo słychać tam po moim głosie, ale no nos mam nieziemsko... Dobra, nie chcecie tego chyba wiedzieć, bo to mówię, że mam nos nieziemsko zapchany, nie? No i ogólnie słabo się czuję, ale no czego bym nie zrobiła dla moich oczywiście tutaj kochanych widzów. Ja z chęcią to nagram, ale po prostu Was uprzedzam, żeby nie było, że czasem tam dziwnie brzmię. Ja na pewno wiem, że dmucham do swojego mikrofonu nosem i będę musiała co chwilę te oddechy wycinać, no ale co Wam mogę powiedzieć, no mam zapchany nos i tyle, nie? Ale przejdźmy już sobie do rozgrywki, nie będę Was tutaj zanudzać. Jeśli chodzi o Cornelię, no to ona znowu standardowo ma wolne, także dzisiaj sobie nie idzie do pracy i nic nie zarobi kobita. Ale tam jej zaznaczyłam, żeby sobie maksimum techniki zrobiła, może niech tam właśnie coś porobi. Orlando natomiast dzisiaj idzie do pracy, także on, dobry człowiek, przyniesie nam pieniądze do domu. Oczywiście bez awansu, bo tu mu tam no, dość sporo brakuje, 3 punkciki jeszcze, bo 2 sprzątania, 1 logiki. W ogóle weź ty na gaciach chodzisz, ja nie wiem, weź się ubierz człowieku. No, ale w każdym razie, no, brakuje mu 2 sprzątania, 1 logiki i pójdzie jeszcze dzisiaj i jutro, no to przyniesie taki 1000 do domu. Tak sobie liczę właśnie, no bo patrzymy na to, że ona idzie do pracy w poniedziałek. A właśnie, jak oni się zgrają? Aha, on przyjdzie w razie co do domu, dobra. Nie, bo patrzę na to, jak dzieciaki przyjdą, czy będzie trzeba wzywać opiekunkę, czy się jakoś zgrają, ale się już zgrają, obydwoje pójdą do szkoły, o 15 wrócą razem z tatą, więc będzie wszystko git. No i on pójdzie przez te 2 dni i ona też pójdzie przez 2 dni, no to powiedzmy, że też prawie 1000 przyniesie, no to nadal nam brakuje do tych 10 000, więc trzeba im sprzedać coś, najlepiej nerkę. Nie no, żartuję. Trzeba im albo coś sprzedać, albo kopać, tylko że jak jest śnieg, no to nie można kopać. Także albo sprzedamy te rośliny może w sumie, no bo po co mi one teraz, albo nie wiem co... Coś trzeba wykombinować, albo ona awans dostanie, bo w sumie też jest na to szansa. W sumie dość spora jest ta szansa, także niech tylko w poniedziałek pójdzie do pracy, więc może się uzbiera. Bo jak wiecie czy nie wiecie, nie wiem czy wy mnie słuchacie, czy mnie nie słuchacie, koniec końców, ale moje wyzwanie skończy się wtedy, kiedy oni we wtorek po zapłaceniu rachunków, umówmy się nawet, że do godziny 18, niech to będzie jak mi tam wrócą z pracy w sumie Cornelia, jak już wszystko będzie ogarnięte, jeżeli na koncie będą mieli 10 tysięcy, no to zapraszamy rodziców, od razu się godzimy i jest koniec wyzwania. A jeśli nie, no to będzie trzeba dozbierać, żeby oni po prostu byli stabilnie finansowo i te 10 tysięcy to jest taka moja dolna granica, którą oni muszą mieć, żeby uważać ich za stabilnych życiowo. Dobra, ale przejdźmy. Oni zaraz, a chciałam powiedzieć, oni zaraz do szkoły, nie, oni nie pójdą zaraz do szkoły, przecież jest niedziela, nie? Halo. Ale on ma urodziny za 2 dni w sumie, więc będzie jeszcze nastolatkiem. No ona nie, także to ostateczna wersja, jaką widzimy naszej Marceli. Czy ty serio popsułeś toaletę? Chłopie, chłopie. Jeszcze to musisz odetkać w takim razie, bo masakra z tobą. Dzieciątka sobie razem jedzą naleśniory, muszą zjeść w końcu śniadanie. Cornelia zje sobie trochę później, niech ona się tej techniki uczy. On zaraz idzie do pracy, zaraz przyjedzie auto po niego, więc...
Go już zostawiamy w spokoju, ale nie wiem, co z nimi robić, bo w sumie jakie oni mają hobby. On ma gry, no to sobie może tam grać, a ona, może poszukajmy jej hobby, dowiedzmy się w sumie, czym ona się interesuje na dobrą sprawę. A on jak tak lubi, o i nawet chce grać w szachy, bo on lubi gry, także niech on sobie tą logikę ćwiczy. Powiedzmy, że ona umyje te naczynia, będzie dobrą siostrą i posprząta po sobie i po bracie, bo jest dobra. Po prostu świetnie wychowane dziecko, tak? Dobra. Widzę, że chce skakać na skakance, także weź sobie tutaj. O! Już wiemy, czym się interesuje. Jakby widzicie, jakie to było proste. Także poskacz sobie trochę tutaj dziecko. O, ona chciałaby z nim wygrać. He. No, niech sobie chwilę poskacze, ale też nie za długo, bo ona potem będzie zmęczona, także też bez sensu. Co jest jeszcze do fitnessu w sumie, co ona mogłaby robić? Bo to jest bardziej takie, że albo pływanie, albo jakiś jogging, yoga i w ogóle, a dziecko raczej tego nie może robić, więc tak trochę głupio. No ale niech sobie wbije chociaż tą jedną kondycję. A potem zobaczymy, co tutaj możemy nią jeszcze porobić. Bo w sumie. O, przyszedł pingwin, weź go spróbuj pogłaskać, tak jak twoja mama. O! Także trochę tradycji stało się zadość, bo jej mama też głaskała pingwina, a ja chciałam przyuważyć, bo robiłam teraz miniaturkę do odcinka. Jakby co. Nie wiem, czy ją wykorzystam. Ale w oknie jest jego tyłek, jak on idealnie się załapał po prostu, nie? Wszystko widać, co się dzieje w tym domu. W sumie, jak Cornelia się tam uczy. To może ona by tutaj popielęgnowała ogród? Niech pomoże trochę mamie. A co? Co będzie robiło jakieś głupoty? Nie, niech się tutaj ogródeczkiem zajmie. A mama niech się uczy tej techniki. Cornelia niech trochę tutaj sobie coś zje, bo ona się zrobiła głodna. Także zapraszam na jedzonko. Ten już wrócił, hajsy przyniósł. No i co? I tylko 510? Nie, nie, nie. No słabo, słabo. Okej, on potrzebuje logiki i sprzątania. O, przyleciał się z nim zobaczyć. W sumie on się bardzo dobrze czuje, a synek lubi tutaj też tą logikę, więc myślę, że oni razem sobie ją powbijają. I będą spędzać czas razem i oboje będą wbijać sobie tą logikę, także fajno. Orlando w sumie już wbił sobie tą logikę, więc nie będziemy marnować czasu. Ej, nie, nie, nie odkładaj. Tylko zacznij się uczyć tego sprzątania, bo może się nauczysz w sumie na ten awans. Nie, nie nauczysz się na ten awans na jutro. Nie ma w ogóle szans, żebyś bił dwa poziomy sprzątania takie wysokie. No a ty, chłopie, się trochę źle już czujesz. W sensie, no śpiący jesteś, ale jest dopiero 19. Ona zresztą tak samo się czuje. No dość słabo, także jeszcze sobie chwilkę pograj, ale zaraz cię wyślemy do łazienki, bo ja w ogóle tą Kornelią tą charyzmę próbuję wbić, żebym miała do tego 7. poziomu. Aż jej to zaznaczę, żeby nie było, że ja oszukałam w tym wyzwaniu, no bo to nie moja wina, że straciła 2 punkty charyzmy, które były potrzebne do tego, żeby ona mogła przyjmować ludzi w ogóle na swojej parceli. Dobra, ona się nauczyła porad dla zdrad. Porad dla zdrad, Boże, co ja gadam? Porady na zdrady, nie? Swatania par, bo chciała tego, miała takie pragnienie. No i myślę, że teraz będzie już się kładła spać, nie ma co je przedłużać tam więcej, nie? Dobra, nie myj się, umyjesz się rano. Idź spać po prostu, kobito. Zresztą ty też. Siku zrobisz rano. Jakoś tam dacie radę. Idź spać. Dobra, oficjalnie Cornelia ponownie wbiła 7. poziom charyzmy, także już nie oszukuję. Już, już dobrze. Już, już. O nie, znowu brudna wanna. Jezu, ona się tak szybko brudzi, ale to jutro już ją umyjemy, bo on na szybko musi się położyć spać, żeby tutaj się z żoneczką ładnie położyć. No i co? No i przywitam was w kolejnym dniu. Dobra, rodzice za godzinę idą do pracy. Po nich przyjechał autobus. W sumie Marcela idzie pierwszy raz do pracy. I to takie w sumie urocze, że ona tu idzie. Także, ej, w ogóle wiecie, co się zorientowałam? Że Marcel normalnie przywozi pracę domową z domu. A pamiętacie, jaki miałam błąd z Kornelią, że ona właśnie tam się jakoś lagowała, resetowała i nie przynosiła tej pracy domowej, a jej zaliczało, że jakby miała. Ja tego nie naprawiałam. Więc nie wiem, o co tam wtedy chodziło, czy konkretnie jakby o jej postać, nie mam pojęcia. Jezu, ty się zesikasz, kobito, susikać, bo ja chciałam trochę ogród ogarnąć, ale on się nie da ogarnąć, co chwilę jest chorobliwy, pewnie przez ten mróz. Dobra, weź się tutaj trochę chociaż posprzątaj, nie wiem, czy ty zdążysz, a nie, nie, nie zdążysz, dobra, idźcie do pracy. Dobra, Marcel sobie doskonale radzi, Marcela ma wyższe oceny, Orlando zarobił 510. O, i ona przyprowadza koleżankę. Daniele, dzwonko. Weź, kobito, gdzie ty rzuciłaś tą pracę domową? Weźcie się od razu z nią pożegnaj, bo co to za dziecko, co na krótki rękaw do nas przyszło? Nie, nie, nie ma na to czasu. Dobra, ty się cieszysz, że super ocena, bla, bla, bla. Gdzie jest twoja praca domowa, lepiej mi powiedz, bo cię tata musi nauczyć
się uczyć w sumie. Ona idzie poprosić Orlando. O, dostała awans, już mają 9477. To jest już oznaka tego, że na pewno będą mieli 10 tysięcy po jutrzejszym jej przyjściu z pracy. Ale jeszcze ten, rachunki trzeba zapłacić, a to najwyżej to sprzedane. Będą mieli te pieniądze do 18 do jutra, na pewno będą mieli. On w ogóle zaraz ma urodziny, tak sobie też przypomniałam, ale nie, tortu nie dostaniesz. Dobra, przywitaj się z matką, ale ty wracaj odrabiać lekcje. Ty. I ona znowu poszła sama i czemu nie poszłaś z Orlando? Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Jezus, Orlando, dawaj. Aha, on nie ma jak się tu dostać. Nie, no to nie. Stop. Stop, nie rób tego, bo on cię nie nauczy teraz. Bo sama zaczęłaś ileś procent robić. Ile masz procent? Zero, na szczęście. Dobra, przeniesiemy sobie te lekcje tu. Na biureczko, znaczy na biureczko, na stół. I teraz go jeszcze raz poproś. Dobra, ona tu przyszła, ale ona pierwsze co, to się zajmie tymi swoimi roślinami, żeby nie one były takie chorobliwe. Dobra, a ty jak zdążysz jeszcze po odrobieniu lekcji, to tam się parę razy zabaw, w sensie popraw sobie zabawę, pooglądaj tam. No bo musisz być trochę bardziej szczęśliwy. A, w ogóle jaką aspirację mu wybierzemy za godzinę? Jaki on ma charakter? W sensie, wiecie co, może tak, ja nie dobieram jakoś tego super mocno, bo w sensie nie umiem zrobić tego samo z siebie, zazwyczaj korzystam z tej tabelki od Berty, nie wiem czy ją kojarzycie. W razie co, wstawię wam ją gdzieś tutaj. No jakby zazwyczaj z tego korzystałam, a wiem, że teraz każdy ma jakiś inny sposób, sobie tam liczą, ja tego nie czaję. Dobra, widzę, że on jest schludny, jest nieśmiały, leniwy, to ja gadam, aktywny. Także nic mi to nie mówi generalnie. I według tej tabelki na przykład, no to jak on jest skorpionem, to powinien mieć wiedzę na pierwszym miejscu. I w sumie nie pasuje to, no bo on jest lekko duchem na maksa. Więc, no ale z drugiej strony jest aktywny i schludny i pewnie to daje niby, że to wiedza, ale no, ten lekko duch mi nie pasuje, więc w sumie ja bardziej bym poszła u niego w jakieś bogactwo na dobrą sprawę i to nawet tak z historią się trochę tutaj łączy przez to, że oni raczej na tacy biedni byli i wiecie, no nie ma tu jakichś super luksusów, no to po prostu sam będzie chciał się kiedyś dorobić, nie, czegoś więcej, także pójdziemy w bogactwo po prostu. I weź sobie porozmawiaj z tymi wszystkimi roślinami po kolei, bo one wszystkie chorobliwe masakrycznie, także gadaj sobie, wygadasz się za wszystkie czasy. A, on nie odrobił lekcji? A, bo bym miał za mało zabawy, dobra, teraz się przemienia. Już mu nie będę zmieniała pokoju na, wiecie, na taki bardziej nastoletni, bo to tylko jeden dzień, się nie opłaca. No i strój raczej też mu nic nie będę z tym robić, ewentualnie usunę mu tego misia. Żeby nie było przypału, ale tak, to wiecie, myślę, że jest okej. Okay. No i dość spoko się prezentuje. Ej, no, weź się pokaż. No, ma takie wąskie usta, że tej górnej teraz nie widać, ale on ją przygryza trochę? Nie, nie, po prostu nie ma górnej wargi, ale ogólnie prezentuje się spoko. Także nie ma co narzekać. Spoko, ziomuś, odrabiaj lekcje dalej. Dobra, czy ty umiesz robić lekcje? Już sama? Tak, umiesz, tatuś cię nauczył. Dobra, weź go przytul za to. Aha, i to miało być bogactwo i on lubi czarne albo farbowane włosy, czyli tak jak po mamie, ale nie lubi stroju wizytowego. No okej, jeśli tak jest, no to proszę bardzo, tak lubisz. Aha, czy chcemy je sobie dać tutaj, żeby one się też zmieniły? A damy sobie, zobaczę, może akurat jeszcze mu dziewczynę znajdę na ostatnią chwilę. Ale nie obiecuję, po prostu jestem ciekawa, jak się zmienią. Ona tak, szczerze nie będę raczej mu szukała żadnej z nich. Chociaż, nie wiem, może się jutro będę nudzić, ale wątpię, że zdążę to zrobić, tak szczerze. Dobra, i ona niech tam tutaj się troszkę naje i się pobawi obrazem. A ojciec co musi robić? Ojciec też się musi troszkę najeść, ale to zaraz na razie naucz się tego sprzątania. Chociaż ci co potrzebne jeszcze jest? A, rób to. Lepiej powiedz mi, jak ona tutaj z tymi roślinami. No, ta trochę lepiej, ale to jeszcze trzeba tutaj trochę porobić. O, jak rodzinnie sobie jedzą, oprócz mamy, bo mama woli rozmawiać, kurde, z roślinami i zaraz zamarznie. Dobra, Kubito, najwyżej trudno, trudno już. Idź się najpierw umyć, czy coś tam się ogrzejesz, a potem wrócisz do roślin, bo zaraz tu mi padniesz. A ciebie już w sumie wyślę spać, co ty masz więcej robić? Tak samo ty. Pójdziesz. Nie, no dobra, może pójdź trochę później. Może pogadaj sobie z jakąś z koleżanek, jak zdążysz. Tylko którą? Z tą? Z Lilą?
A, może. Weź sobie zadzwoń, może zdążysz. Chociaż wątpię, bo jesz bardzo wolno, chłopie. Okej, zobaczymy, czy odbierze. Odbierze, dobra. A ty się ucz sprzątania potem. A, i jak skończysz z nią gadać, to zaraz pójdziesz też spać? Ty może nie. A ty się ogrzałaś? Nie ogrzałaś się, koniec końców. Idź jeszcze tu. No jeszcze chwilę byś mogła z niej porozmawiać, bo one naprawdę są chorobliwe. Mamy kolejny dzień, ona znowu próbuje walczyć z tymi roślinami. Ale coś jej średnio idzie. Ten to już w ogóle tak chorobliwe są te rośliny. Masakracja, nie? Ale to pewnie przez śnieg, no bo przez co innego. Przecież normalnie o nie dba, nie? Wymyśliłam taki plan, że potem po prostu Orlando będzie sobie z nimi troszeczkę tutaj gadał. On nie może, kurde. Ale może je popielęgnować chociaż potem. Dobra, o nie! Szybko! Auto ci uciekło, kurde, weź idź do pracy. Bo pieniądze potrzebuje... Nie, jaka parcela publiczna, ty. Idź do pracy. Gdzie tu jest idź do pracy? Idź do pracy. Okej, okay, a ty przestań czytać. Się zaraz ogrodem zajmiesz. A, no i oficjalnie przeszły rachunki. Znaczy przyszły, no listonosz przyniósł nam rachunki. Także zobaczmy... Zobaczmy, ile się płaci. Nie, no pewnie z 800 albo więcej teraz będzie, no bo oni więcej rzeczy mają. No kurczę, no zobaczymy. Okej, okay, mamy teraz tyle. 800 zapłaciliśmy. Ona przyniesie tylko, znaczy tylko, no przyniesie 590, no to liczmy, że będzie tak około jeszcze 800 brakować właśnie. Co jak... No, 800 będzie jakoś brakować. No dobra, no to nie jest aż tak źle, tylko... Co z tym zrobimy? No ja myślę, że przede wszystkim wyrzucimy wszystkie chorobliwe nasze rośliny. Bo to jest bez sensu je trzymać, ja i tak już nic nie będę miała. Ta jest w miarę zdrowa, ta jest chorobliwa, Dobra, wrzućmy jeszcze te dwie. Pewnie się dziwicie, że to robię, ale zróbmy tak. A resztę weź pielęgnuj. O! Zarobił z Sesimy Leonów. Dziękuję, Marcel. Jakby... Pomagasz nam tutaj ogarnąć rodzinny budżet. A resztę, no bo mamy tutaj to, nie? Czy to będę miała za to... Będę miała za to pieniążki, no. I fajno. Chociaż 30 simoleonów dostałam za to, tak? No, a one są... Dobra, jeszcze wodę. No i niech tak będzie. Okej. Okay. Może jeszcze z nich coś będzie, ja chociaż wątpię. I weź ty, idź tu, jedz. Nie no, zbieramy te pieniądze. Kto wrócił ze szkoły? Aha, ten, dobra. Chłopie, ty byś do pracy lepiej poszedł jakieś, a nie. Już wiem, że nie zdążysz, ale no kurczę, chłopie, nie pomogłeś tutaj rodzinie. Twoja mama w twoim wieku to już sama mieszkała, wiesz? Sama zamarzała na działce. Kurczę, nie chciałabym usuwać jakoś sprzętów. No ewentualnie to, no bo to już nam się nie przyda, bo już nie ma małych dzieci. Ale co w sumie tutaj, wiecie, no mogę pousuwać sobie elementowi, hurra, mam, ale chciałabym w jakiś taki fajny sposób zarobić, tylko nie wiem w jaki. O, Martel otrzymuje stypendium, więc w sumie niech on sobie zadzwoni po to stypendium, bo jestem ciekawa, ile dostanie na studia. Chcę mu tylko po prostu pragnienie spełnić, nie? To tylko dlatego to robię. Ale co mógłby zrobić Marcel Orlando, żeby zdobyć więcej pieniędzy? No musielibyśmy się pozbyć śniegu pewnie. I to by pewnie było dopiero jutro, o ile. Także nie wiem, czy nie przeoszukam. Co tu Skunks robi, głupi? O, grant za wspaniałe ceny, za logikę. O, czyli dwa razy by dostał, fajnie. Co ty tu piszczysz? Naprawdę nie możesz odłożyć lekcji? Ej, nie, patrzcie, też się jej skasowało. Czyli jednak nadal jest ten błąd. To może... Bo o, kiedyś Cornelia też nie mogła odłożyć lekcji i nie wiem, od czego to zależy w sumie, ale widzicie, teraz się właśnie to stało, aż to nagrałam. Nie wiem, co się dzieje, może jak używam, nie wiem, jakichś modów czy coś od tego, nie wiem. No ważne, że ma lekcję zrobiona, nie? Także elo. Dobra, wróciła Cornelia. Jej! No i brakuje im 552 simole, słuchajcie. No i je trzeba by było jakoś zarobić. A rano jak, nie? Dobra, ja chyba jestem jakaś... niepojęta. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Ustawiłam, żeby było lato cały czas, a kurde, śnieg i tak jest, a ja nie pamiętam, jak się robi tak, żeby nie było śniegu. No i nie mogę kopać, jak jest śnieg. Hello, co mam zrobić? No chyba zostaje tylko rapowanie za napiwki, ale chyba nie chcę tego robić. Także być może poczekamy jeszcze z tym do jutra i jutro zaprosimy rodziców. Nie wiem teraz, bo chciałam jak najszybciej ich zaprosić w sumie, ale no nie chcę sprzedawać żadnych rzeczy, ale z drugiej strony nie mogę też kopać. Orlando wbił
sprzątanie na ten poziom to potrzebowało. Fuj, czemu to ciągle jest tak brudno? Weź to umyj. Więc w razie co, no jutro dostanie awans, więc prawdopodobnie, no przynajmniej przyniesie pieniądze, więc jakby zarobią to, co potrzebują, co nie? Bo wychodzi na to, że jeszcze jutro sobie za chwilę pogramy. Bo potrzebujemy pieniędzy. Oho, trochę śnieg mi topnieje i już mogę kopać w poszukiwaniu skarbu. Dziękuję bardzo. Jest lato, nie powinno być śniegu. Ej, ale jej się pokazuje, że ona ma chce odrobić lekcje, czyli może gdzieś one tutaj są. Są tu? Nie, no to gdzie ona je odstawiła? Nie ma tych lekcji tu. Pod łóżkiem też nie ma, nie? No nie ma. Co ona z nimi zrobiła? Tu też nie ma. Tu też nie ma. Nie masz tych lekcji, skarbie. Pod biurkiem też ich nie ma, więc ja... Tu są jej lekcje! O no! O nie! Czyli ona faktycznie nie odrobiła. Czyli to jednak nie ma tego błędu znowu. Dobra, zaraz odrobi. Bez spiny. Dobra, ona ogarnia mieszkanie. I rośliny, a on niech kopie. O, opryskaj wszystkie, pielęgnuj wszystkie, podlej wszystkie, zajmij się nimi, bo ty umiesz lepiej, a ty kop. Kop w poszukiwaniu skarbu. Musicie mieć 10 tysięcy. Dawaj, chłopie, dasz radę. Okej, ten se wstanie, ona... Dobra, niech dokończy lekcję i wtedy pójdzie. Dużo jej zostało? Nie, no końcówka, dobra. Czyli idealnie przed szkołą skończyła. Dobra, mamy kość. No co mi po tej twojej, kurde, kości? Znaczy sprzedam ją i w ogóle jestem wdzięczna. Ej, właśnie, on ma jeszcze to. No to jeszcze można sprzedać. Zobaczcie, już nam mniej brakuje hajsu. Ona nic nie ma. Masakra. Jak możesz nic nie mieć w wyposażeniu? Nie wiem. Zawsze jest coś do sprzedania. No dobra, kop, kop. Mapa? Mapa, patrzcie jak ten. Wywróżyłam. Dobra, usuń ją, sprzedaj. No, w sumie, po co ja to robię, jakby, kurde, zaraz przyniesiecie hajs z pracy. Boże, jestem głupia. Ty, psie, co nam tu kopiesz? Ty. Felix, nie wolno. Ej, a Felix to nie kot? Psie. Ty, no weź go przepędź. Bo on nam tu brudzi działkę. O, jeszcze dostała Marcela 200 zł. Kocham te dzieci, one jednak zarabiają. Faktycznie zarabiają. Już mamy ponad 10 kop. Bogole. Jeszcze awansik wleciał. 12,5 tysiąca prawie. Nie no, to już... Po prostu bogacze na maksa. No gdzie odłożysz pracę? Tu odłożysz pracę. Ładnie, koleżanko. A potem ja myślę, że ja znowu błąd w grze mam. Dobra, ogólnie zaprosimy sobie właśnie rodziców Corneli i pomyślałam, że możemy wtedy zrobić taki obiad dla nich i przy stole oni się pogodzą, będą normalnie ze sobą gadać i tak dalej. Więc kupimy większy stół, żeby no z dzieciakami też mieli jakiś tam, no wiecie, kontakt. A nie tylko z tymi. Także kupimy jeszcze dwa krzesełka. Nadal ich stać. Dobra, no ten stół już tak średnio pasuje, ale mniejsza o to. Orlando, niech przygotuje posiłek, bo on jest oczywiście bardzo dobrym kucharzem. I on przygotuje nam wtedy na tę okazję, myślę, że indyka. Tak, tradycyjnie indyk, nie? Także ty zrób... Tu idziesz tu? Nie. Ty zrób siku szybko. No i zapraszać ich w sumie normalnie nie będę, bo nie wiem w sumie, czy oni przyjdą. Ale spróbujemy, może akurat. Najwyżej się ich modami jakoś ściągnie, nie? Dobra, i gdzie tu jest? Tata do niej częściej dzwonił, więc może uderzmy w tatę, w Wojciecha. I zaproś rodzinę zrobimy. A, no jednak nie, bo piecze ciasto, dobra. Czyli ich ściągamy modami. Przywoływać sąsiadów. No za dużo tych sąsiadów to wy tutaj nie macie. Ale nadal. Dobra, Brzęczyk Ludmiła. I Brzęczyk Wojciech. No i są, poznają wnuki w końcu. Także weź zrób gest. Może serdeczny uścisk. I z nią też zrób gest, serdeczny uścisk. Nie, mocny. Boże, serdeczny. Że niby się witasz z nimi, nie? No nie będzie teraz, że z każdym będą się witać i w ogóle, tylko... No z nią chociaż. Aha, dobra, nie możesz przejść do ojca. Ta, od razu w szachy. Weź ty, chłopie, podaj. Nie zachowaj. Zaproś do stołu wszyscy. Czy wy podejdziecie tu? Czy ty to rozłożysz? Dobra, weź podaj.
No, ci się zajęli szachami w ogóle. Po co tutaj w ogóle z córką rozmawiać, nie? Obiad zrobiła, znaczy mąż, poznać dzieci. Jakby po co? Po co? Dobra, no to co? Ty też siadaj tu. Ty też siadaj. Ty to już w ogóle siadaj. No i oni niech przyjdą, nie? Zaproś do stołu goście. Może przyjdą. No, przyszli. Gadajcie sobie, rozmawiajcie, musicie się z córką pogodzić. Wyjaśnijcie to sobie. Bo ja oglądałam telewizję, a i naprawdę tak to się zaczęło. I słuchałam muzyki. Aha, to się tak zaczęło. Rodzinne historie przy obiadku. I w sumie fajnie to wygląda, jak tak z dziadkami siedzą, cała taka familia, rodzina. Opowiedzcie nam o mamie. No kiedyś zdobywała nagrody. I była dobra. O, jednak mi się to nie podobało, ta rozmowa. Okej. Okay. Jak... O, jest już 3,8, także... Jakie tam nagrody? Nie zdobywała nagród. Dobra, muszę przestać udawać Simon. Czas leci. Ja już coraz starsza. Aha, w ogóle wam nie powiedziałam, że ich postarzyłam. Już nie są dorosłymi, bo to by było dziwne, że ich zostało w sumie, nie wiem, 9 dni, jemu to już w ogóle 7, a oni nie są starzy. No postarzyłam ich, jakby, żeby to wszystko się zgadzało, nie? Ale ta Ludmiła to nadal wygląda tak z klasą troszeczkę. O, ten 1000 został. Ciekawe, jakie pragnienie mu się spełniło. Może się zaprzyjaźnił z kimś, ale wątpię tak szybko. Dobra, gadajcie se, jedzcie se. To wasz ostatni posiłek. Może wznieś toas. A nie, to jest tylko irytuj. Niestety nie możesz ich zabawiać. Baw się. Złap kawałek, nie. A jak do niego? Zabawiaj, wznieś toas. To ciekawe, czy wszyscy wzniosą, tylko oni we dwójkę. Jestem ciekawa. A nie, oni tylko we dwójkę. A nie, z tym też. To nie wiem. O, ten już wstaje. Dobra, weź go ty. Nie jest już tam do końca, tylko weź, nie wiem, dowcip. A, bąsiku poszedł. Nie idź za ojcem do toalety. A jaka grzeczna córka sama posprzątała. No nie wierzę. Dobra, sobie tam gadają. Rozmawiają, nie wiem, o grach. Gesty poróbcie. A, ona też chce do toalety. No cóż. Wszyscy do toalety. Dobra, weź tu z ojcem, nie gadaj, idź tutaj. Ty dziecko może... Ona naprawdę poszła spać sama, Jezus Maria. Grzeczne te dzieci, ten sam sprząta. Zarąbista rodzina. A ty weź też idź spać. Co tam będziesz robił? Czyścił zlew. Weź gratulacje od ojca, ta sprząta. Halo, chodźcie tu. Co wy robita? Dobra, idź spać. Orlando, ty też idź spać, żeby mi nie przeszkadzać, bo ona musi się tu z rodziną pogodzić. Weź go zawołaj. Albo nie, nie, bo nie możesz. Nie, jest, dobra. Dobra, i weź po prostu spędzaj czas i załączymy tutaj Ludmiłę do tego i będziecie razem spędzać czas. Dobra, i obgadują to. Kółko zainteresowań mają tutaj. Zainteresowań, nie, nie, nie. To jest takie kółko różańcowe, o tak to się nazywa. Muszę sobie wszystko wyjaśnić. Wszyściusienko. Jak ich relacja wygląda? Tu 16, tu 2. No z ojcem lepiej. Z nią trochę gorzej. Chce iść? Aha, poszedł se. Dobra, zarąbiście. No to gadaj z mamą. Okej, okay, słuchajcie. Udało mi się wbić na przyjaciela z matką. Weź tam się obejmij, może się uda. Ej, już prawie nie było tym przyjaciółki. Okej, okay, weź tam plotki jeszcze jakieś. Weź ją podziwiaj, to na pewno ją tutaj udobruchasz. Ale wszystko idzie dość dobrze, więc jestem pozytywnie zaskoczona. Weź tam moją łaskocz, nie wiem. O, widzicie jak ładnie tutaj się z mamą już. A to z nią miała większą spinę, nie? No ale trzeba będzie to dokończyć chyba jutro, bo już jest późno. Także będą dużo gadać przez telefon i tak dalej ewentualnie. No jakoś muszę to pogodzić. Muszę sprawdzić, czy w ogóle mają być najlepszymi przyjaciółmi, czy tylko przyjaciółmi. A, ktoś nam wyrzucił śmietnik, zarąbiście. Aha, i śmieci też są tu wyrzucone, nie no, świetnie. Dobra, jutro to zrobimy, ale co chciałam powiedzieć, że wystarczy jak będą przyjaciółmi. O, ona tu nadal jest. Przyjaciółmi, więc z mamą ma w sumie już zaliczone, jeszcze tylko z tatą by musiała się zaprzyjaźnić. Myślę, że jak będzie do niego dzwoniła, no to jakoś tam się dogadają. Także nie jest tak źle. No, ale to jeszcze nie koniec wyzwania. Weź posprzątaj te śmieci, podnieś śmietnik. Ogólnie mogę już wszystkie sprzedać, także to zrobimy i będzie koniec z roślinami. Wiem, że prawie nic za nie nie dostanę, ale już będę miała ich z głowy. Dobra, i ty dzwoń do ojca.
Gdzie on jest? Wojciech. Serio, nie ma go? Gdzie ty jesteś? W pracy? Come on. Naprawdę go nie ma. Jego chyba tu przywołam na chwilę. Znowuż. Mama nie poszła. Ojciec musiał po nią przyjść. Dobra, wyście gadajcie dowcip. Chociaż trochę. Chociaż się zaprzyjaźnijcie. Sprzedałeś ten pieprz? Znaczy paprykę? Sprzedajesz. Dobra. O, on by chciał dostać ten. 10, ten. 10 poziom kariery, ale wątpię, że ci się to uda. Dobra. Gadaj z tym ojcem. Baw się. Nie. Plotki może. O, ta idzie do domu w końcu. Jej się przypomniało. Może weź mu schlebiaj. I są przyjaciółmi. Yeah! Udało się. Moi drodzy, udało się. Nie, nie idź do pracy. Nie ma czasu teraz. Idź do pracy, weź mu tam, daj, nie wiem, serdeczny uścisk z nim. Nie, no świetnie, no udało się. No nie mają jakichś tam super relacji, ale zawsze no, jest jakaś poprawa. No i się pogodzili tutaj ładnie, więc słuchajcie. Myślę, że tym akcentem będziemy kończyć już ten odcinek. Co za tym idzie, będziemy kończyć także tę serię. No i zobaczcie, jak oni szczęśliwie na siebie patrzą. Tatuś i córeczka. No, co mogę wam więcej powiedzieć? Pewnie powinnam dbać dłużej o tą relację i jakoś ładniej ich pogodzić, ale myślę, że to i tak dość dobrze wyszło. No bo w sumie faktycznie, jeżeli zdarzyłaby się taka sytuacja, no to też wyglądałoby inaczej. No na pewno nie wyjaśnialiby sobie tego przy jednym obiedzie i zaraz potem byli na nowo przyjaciółmi, nie? No ale co wam mogę powiedzieć, to jest tylko gra i to jest moje wyzwanie, także szachmat. Nie no, śmieję się. Słuchajcie, no ja jestem w miarę zadowolona, znaczy w miarę, no jestem zadowolona z tego wyzwania i to, że się udało, to w sumie moje pierwsze wyzwanie w życiu, nigdy żadnego innego nie robiłam, także wiecie, no to mój pierwszy raz w Simsach. I co? I myślę, że było całkiem okej, okay. No było dużo zawirowań, szczególnie na początku, potem się unormowało, więc myślę, że idealnie kończę w odpowiednim momencie to wyzwanie, żeby to nam się nie przejadło, nie znudziło i w ogóle. I napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie, czy wam się podobało, czy chcecie jeszcze jakieś inne wyzwania, może jakieś, wiecie, są fajne, a ja ich nie znam. Oczywiście nie mam na myśli 100 dzieci challenge albo legacy challenge, nie, nic z tych rzeczy. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, to po prostu dajcie mi w komentarzu tutaj znać, a ja co wam więcej powiem? No nic wam więcej nie powiem, bo już kończę ten odcinek i kończę tę serię, także żegnamy Kornelię, żegnamy Orlando, żegnamy Marcelę i Marcela, żegnamy Ludmiłę, Wojciecha i wszystkich świętych, dziękuję, pa! Nie no, śmieję się. No co, no będzie mi jej trochę brakowało, bo taka trochę wyjątkowa postać, taka oryginalna, podoba mi się jej styl. Podoba mi się to, jak to się wszystko potoczyło. No jestem dumna, jestem taką dumną mamą w tym momencie. I to, i ostatni raz w tej serii powiem wam, że trzymajcie się ciepło, odżywiajcie się zdrowo, no i oglądajcie Werkę Gamerkę. Na razie, pa!